Wielka Majówka pod znakiem dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej. Pierwsza duża impreza sportowa na stadionie lekkoatletycznym w Puszczykowie. Nagrody powiatu poznańskiego czekają na artystów i ludzi kultury. W 10 państwach w Europie, wśród nich w Polsce, a w niej w powiecie poznańskim i w jego gminach, świętowano dziesięciolecie przystąpienia do Unii Europejskiej. Swarzędz połączył jubileusz ze świętem patrona miasta, Józefinkami. Obchody trwały tu 3 dni. 3 maja poświęcony był funduszom europejskim. W tej okazji mamy zarówno kulturę państw Unii Europejskiej poprzez występy muzyczne, pokazy tańca, degustacje, jak i grę miejską Mebloberek, w której kilka konkurencji poświęciliśmy krajom Unii Europejskiej, a także jedna z konkurencji odbywała się w jednym z autobusów, które w ciągu tych 10 lat gmina kupiła dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Muzyka i taniec to międzynarodowe języki rozumiane na całym świecie. Piosenki i tańce z krajów Unii Europejskiej zaprezentowali na festynowej scenie podopieczni Ośrodka Kultury i uczniowie swarzędzkich szkół. Mieliśmy piosenkę z Francji, mieliśmy piosenkę z Anglii, mieliśmy taniec z Francji, mieliśmy piosenkę z Anglii. Także robimy sobie takie tournée po całej Europie. Do kogo nie przemawia muzyka, do tego można zastosować zasadę przez żołądek do serca. Swarzędzcy kucharze przygotowali dla smakoszy degustację dań kuchni europejskiej, między innymi litewskich pierogów. Przepis, który jeszcze od mojej babci idzie, to są ziemniaki z kiełbasą. Pierogi są ręcznie robione. W ten sposób chcemy przybliżyć jedno z państw Unii Europejskiej. Inne przysmaki można było znaleźć na straganach rozstawionych na swarzędzkim rynku. Na jarmarku trwającym przez cały długi weekend prezentowali się też ludowi artyści i rękodzielnicy. Gmina Tarnowo Podgórne świętowała rocznicę w Przeźmierowie. Zaczęło się na sportowo. Ponad 300 zawodników przebiegło 10-kilometrowy dystans biegu unijnego. Wygrał Dawid Jagła z Jarocina. Trasa bardzo dobrze przygotowana, nie było jakichś wielkich wzniesień, można było pobiegać sobie tutaj. Jestem zadowolony bardzo, że udało się wygrać. Z tego samego miejsca co biegacze wyruszyła parada orkiestr dętych. Tak rozpoczął się 19. Wielkopolski Turniej Orkiestr Dętych imienia Leona Schuberta o Złoty Róg. Rywalizowały w nim orkiestry z Tarnowa Podgórnego, Gniezna, Chludowa i Rostarzewa. Ciekawe aranżacje, popisy solistów, pokazy mażoretek. Publiczność miała świetne widowisko, a jury twardy orzech do zgryzienia. Jury ma swoje kryteria i między innymi jest to przede wszystkim muzyka, czyli wykonanie poszczególnych utworów, wykonanie w poszczególnych sekcjach orkiestry, a więc zarówno sekcja trąbek przykładowo, sekcja fletów przykładowo, czy saksofonów. Także wykonanie w całości, zwłaszcza tej części muzycznej, koncertowej, to najważniejsza rzecz jest. Turniej wygrała orkiestra z Gniezna. Okrągła rocznica wstąpienia do Unii jak urodziny. Nie mogła obyć się bez tortu. Ten przygotowany przez cukierników z sadów wystarczył dla wszystkich zgromadzonych na pikniku. Ten duży tort na stole ważył 100 kg. Śmietana, biszkopt, później brzoskwinia i truskawka. Atrakcji w Przeźmierowie nie brakowało. Chodzenie po linie, turniej sołectw, pokazy street workout i wreszcie zwieńczenie europejskiego festynu. Występ gwiazdy wieczoru Kamila Bednarka.
Prawie 300 zawodników wystartowało w pierwszym mitingu lekkoatletycznym powiatu poznańskiego. Gospodarzem zawodów było Puszczykowo. To właśnie obok tutejszego zespołu szkół powstał stadion, który jest chlubą powiatu poznańskiego. My połączyliśmy szkolenie z kształceniem. Uczeń tutaj jest zespół szkół, czyli jest gimnazjum sportowe, lekkoatletyczne i liceum ogólnokształcące z klasami lekkoatletycznymi, czyli uczeń jest 6 lat w jednym miejscu, ma szansę być 6 lat w jednym miejscu i uczyć się i przez 6 lat jest tutaj poddawany cyklowi szkoleniowemu. Młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy rywalizowali we wszystkich lekkoatletycznych konkurencjach. Biegi na 7 dystansach, skok wzwyż, w dal, trójskok, rzut oszczepem, pchnięcie kulą i rzut dyskiem. Jest to meeting ogólnopolski, który po raz pierwszy zaistniał w Puszczykowie, ale mam nadzieję, że tym razem będzie to już stały punkt programu Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jest to meeting pierwszej klasy, czyli wyniki z tego meetingu liczą się już do tabel ogólnopolskich. Rangę zawodów potwierdzają wyniki osiągnięte przez młodych sportowców. Skoczyłam w dal 5,86, jest to centymetry do mojego rekordu życiowego. Myślę, że to bardzo dobry wynik, ponieważ nie spodziewałam się, że na samym początku sezonu aż tyle skoczę. Najlepsi zawodnicy dostali puchary i nagrody ufundowane przez powiat poznański. Powiat poznański docenia artystów i ludzi kultury. Osoby i instytucje wyróżniające się w tych dziedzinach mogą się ubiegać o nagrodę powiatu poznańskiego za osiągnięcie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zależy nam na tym, żeby ta twórczość była związana z powiatem poznańskim, no bo to jest ta nagroda wymyślona. Są to nagrody za twórczość malarską, za zespoły ludowe, za muzykę. To wszystko zależy od komisji konkursowej, od osób zgłaszających, bo to zgłaszają nasi mieszkańcy, radni. Zresztą w regulaminie jest opisane, kto może zgłaszać. Pierwsza nagroda to jest 8 000 zł, więc myślę, że znacząca kwota. Wnioski można składać do 15 maja w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Znajomość przepisów drogowych i zasad pierwszej pomocy może uratować życie, dlatego warto się ich uczyć już od najmłodszych lat. Uczniowie z powiatu poznańskiego i Poznania popisywali się swoją wiedzą i umiejętnościami podczas powiatowego finału ogólnopolskiego turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Turniej ma za zadanie propagowanie znajomości przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dlatego uczestnicy tego turnieju muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, a także udzielania pierwszej pomocy. Gospodarzem turnieju była szkoła podstawowa w Kostrzynie Wielkopolskim. W powiatowym finale rywalizowało 13 drużyn ze szkół podstawowych i 7 zespołów reprezentujących gimnazja. Uczniowie po napisaniu testu teoretycznego wsiedli na rowery, by sprawdzić się na torze przeszkód i w miasteczku ruchu drogowego. Za różne wykroczenia, niestosowanie się do przepisów prawa o ruchu drogowym, rowerzyści są karani punktami karnymi. Za normalne, zwykłe niezastosowanie się do znaku drogowego, przejechanie linii ciągłej, są za to 3 punkty karne. Za wywrócenie się, przywrócenie się jest 1 punkt karny. Za ominięcie punktu kontrolnego mają 10 punktów karnych. Najwięcej problemów młodym zawodnikom sprawił praktyczny egzamin z udzielania pierwszej pomocy. Prawidłowo powinno być wykonanie zadania poprzez uniesienie nóg i rąk do góry przy omdleniu, okrycie po odzyskaniu przytomności kocem poszkodowanej osoby, a przy rozciętej głowie pomoc psychiczna, opatrzenie rany oraz okrycie osoby poszkodowanej. Jednocześnie trzecia osoba dzwoni po pogotowie i telefon na pogotowie także jest oceniany. W jaki sposób to sprawdzasz? Znajomość zasad i przepisów przydaje się uczniom w życiu codziennym. Dzięki temu testowi możemy czuć się bezpiecznie na drogach i potrafimy po prostu kierować swoim, że tak powiem teraz, rowerem. Powinniśmy brać udział w takich konkursach, dlatego że na przyszłość nam się to może przydać przy zdawaniu prawa jazdy. Turniej w Kostrzynie wygrali gimnazjaliści ze Strykowa i uczniowie szkoły podstawowej z Jeziorek. Będą reprezentować powiat poznański w finale wojewódzkim. Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach. Jeden z najstarszych w Wielkopolsce. Zbudowany w XIII wieku, wielokrotnie przebudowywany, sam w sobie jest bezcennym zabytkiem, a jego wnętrza kryją prawdziwe dzieła sztuki.
Do tych zabytków między innymi należy figura tureckiej pani, obraz Matki Bożej Pocieszenia, obraz Izydora, patrona Madrytu, czy też kropielnica, czy też ta płyta nagrobna Morzyskiego. Najsłabszym punktem każdego kościoła jest dach i to od niego trzeba było zacząć remont zabytku. Powiat poznański przyczynił się do przełożenia dachu na kościele. Dach przeciekał, dachówka się rozwarstwiała. Kościół musi się godnie prezentować, bo jest sanktuarium i celem pielgrzymek. Zabytek znajduje się na turystycznym szlaku romańskim. Drewno jest wspaniałe. Można się o tym przekonać, oglądając wystawę pod takim właśnie tytułem w Ośrodku Edukacji Leśnej Łysy Młyn koło Radojewa. Wystawę w Łysym Młynie można oglądać do końca września. Zgromadzone tutaj eksponaty mogą być inspiracją dla uczestników konkursu Drewno jest wspaniałe, organizowanego przez Nadleśnictwo Łopuchowo, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie. Wyroby użytkowe, jak przyrządy kuchenne, wyroby artystyczne, płaskorzeźba, rzeźby, a także wyroby edukacyjne, na przykład gry i zabawy. Prace konkursowe można wysyłać do Nadleśnictwa Łopuchowo do 5 września. Patronat nad konkursem objął starosta poznański.